Doktorze, dlaczego właśnie w październiku mówimy o raku piersi? Przyjęte jest od kilkunastu lat, że miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, a dzień 15 października jest właśnie takim dniem szczególnym, w którym uwzględniamy tą walkę z rakiem piersi w tym szczególnym dniu. A gdybyśmy mieli przejść do statystyk, ile kobiet i w jakim wieku choruje w Polsce na raka piersi? Rocznie nowych zachorowań jest od 18-19 tysięcy, czyli jest to ponad 350 zachorowań dziennie. Jeżeli chodzi o statystyki wieku, które kobiety zachorowują na raka piersi, są to zarówno kobiety młode w wieku 20 lat, a także kobiety w wieku 70+. Wydaje się, że tutaj ratunkiem jest profilaktyka, czyli badania profilaktyczne. Jakie te badania powinniśmy wykonać, aby stwierdzić, czy jesteśmy chorzy, jesteśmy chore, czy nie? Wykonywanie badań profilaktycznych nie zapobiegnie powstawaniu raka u pacjentek, natomiast pozwoli wykryć go we wcześniejszym stadium. Do tych badań zaliczamy przede wszystkim samobadanie. Samobadanie jest badaniem najprostszym. Wykonuje się go co miesiąc u osób, które miesiączkują, najlepiej między 3. a 5. dniem po miesiączce, i polega na badaniu palpacyjnym ręką piersi i dołów pachowych. Drugim badaniem, które jest badaniem nieinwazyjnym, jest to badanie ultrasonograficzne. Badanie ultrasonograficzne polecamy u osób młodszych, u osób w wieku 20 paru lat, które rodziły bądź które mają wywiad onkologiczny. Badanie to również wykonuje się u osób starszych jako badanie profilaktyczne uzupełniane między okresami wykonywania mammografii. Kolejnym badaniem jest badanie mammograficzne. To badanie wykonujemy po 50 roku życia. Jest to badanie, które jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wykonywane co 2 lata. Oczywiście badanie mammograficzne może zlecić lekarz wcześniej, jeżeli u danej pacjentki stwierdzamy niejednoznaczne zmiany w badaniu ultrasonograficznym, bądź jeżeli w rodzinie mamy wywiad onkologiczny w postaci raka piersi. A czy możemy mówić o pewnego rodzaju wyższości jednego, czy większej skuteczności wykrywalności jednego badania nad drugim? Mam tutaj na myśli USG bądź mamografię. Które badanie jest skuteczniejsze? Trudno powiedzieć, czy jedno jest skuteczniejsze, czy drugie. Obydwa badania tworzą całość i jakby uzupełniają się. Czasami zdarza się, że w badaniu mamograficznym nie wychodzą torbiele. Natomiast w badaniu ultrasonograficznym taka torbiel istnieje na obrazie aparatu ultrasonograficznego. Także nie można mówić, że badanie ultrasonograficzne zastępuje mammografię, a mammografia zastępuje USG. To są badania wzajemnie uzupełniające się. A gdy wyczułyśmy w samobadaniu, wyczułyśmy w piersi guzek, czy to już jest powód do paniki? Innymi słowy, czy każdy guz to już rak? Bardzo słuszna uwaga. Należy pamiętać, że nie każdy guz to rak. Jak wspomniałem przed chwilą, w badaniu ultrasonograficznym potrafimy wykryć torbiele i torbiele są to najczęstsze zmiany wykrywane przy samobadaniu piersi przez kobiety. Torbiele wykrywane w piersiach stanowią obraz takiego twardego palpacyjnego niewymacanego guzka, który jest czasami bolesny. Oczywiście w drugą stronę, odpowiadając na Pani pytanie, nie każdy rak to guz. I tutaj potrzebne są właśnie badania mammograficzne, które potrafią wykryć guza z mikrozwapnieniami i rozpocząć odpowiednią diagnostykę. A jak jest w przypadku pań w ciąży? Czy one też powinny poddawać się badaniom pod kątem nowotworu piersi? Jak najbardziej. Tak. Będąc już oczywiście w ciąży. Jak najbardziej badania ultrasonograficzne powinny wykonywać panie będące w ciąży. Jest to badanie bezpieczne zarówno dla pacjentki, jak i dla płodu.
i pozwala wykryć również zmiany zachodzące w piersiach. Piersi w czasie ciąży są gęste, więc jedynie badanie ultrasonograficzne pozwala wykryć te zmiany i oczywiście jest badaniem bezpiecznym. Należy pamiętać, że znikomy procent, około 1-2% nowych zachorowań na raka piersi ma miejsce w czasie ciąży. A teraz spróbujmy jeszcze taki przykład zupełnie ekstremalny, gdy pacjentka jest w ciąży i ma implanty piersi. Jakie badania może wykonać pod kątem raka piersi? Tutaj należy pamiętać o tym, że implant zmienia całkowicie strukturę, można powiedzieć, piersi. Te piersi zapewne powiększane były z powodu ich małej wielkości. Tym samym ultrasonografia pozwoli nam wykryć, ale może zdarzyć się, że może być problem z tym. I dopiero diagnostyka po rozwiązaniu ciąży, może to być głównie diagnostyka rezonansem magnetycznym i pozwoli wykryć mikrozwapnienia. Niestety w ciąży tego badania nie możemy wykonać. Jakiś czas temu świat obiegł przypadek jednej z aktorek, Angeliny Jolie, która poddała się profilaktycznej mastektomii. A co możemy oprócz tego zrobić, żeby ograniczyć zachorowanie na nowotwór piersi, kiedy ryzyko jest małe, a kiedy to ryzyko będzie większe? W jakim przypadku? Wracając do Angeliny Jolie, miała ona wykryte geny BRCA1, BRCA2, które są wskazaniem do profilaktycznego usunięcia gruczołu piersiowego. W Polsce niestety nie jest to refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze. Na czym polega ten zabieg? Przede wszystkim usuwa się zawartość gruczołu piersiowego, a więc wszystko, co jest wewnątrz piersi. Zostawia się skórę wraz z otoczką. Wprowadza się implant i piersi wyglądają, można powiedzieć, jak nowe. Co należy zrobić, żeby zapobiec temu rozwojowi raka? Przede wszystkim zdrowy sposób odżywiania się, prowadzenie zdrowego trybu życia. Co nam jeszcze opóźnia powstawanie raka? Przede wszystkim późna miesiączka i brak zażywania środków antykoncepcyjnych. Karmienie dziecka piersią również zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi. Unikanie palenia papierosów, spożywania nadmiernej ilości alkoholu to są czynniki, które potrafią również nam ograniczyć ten nowotwór piersi. Dobrze też jest zebrać wywiad rodzinny, czy w danej rodzinie babcia, ciocia bądź ktoś z najbliższego otoczenia ojca, matki zachorował na raka piersi, gdyż wtedy proponowałbym wykonać badania genetyczne w celu wykrycia tych genów BRCA1, BRCA2. A kto kieruje na takie badania genetyczne? Do jakiego specjalisty powinniśmy się udać? Jeżeli w rodzinie jest stwierdzony nowotwór piersi, wówczas wystarczy udać się do poradni genetycznej i tam zostaną wykonane te badania bezpłatnie, jeżeli jest potwierdzone zachorowanie na raka piersi w rodzinie. Natomiast jeżeli nie ma, chcemy z własnej, nieprzymuszonej sobie woli, to niestety musimy pokryć ten koszt badań. Doktorze, na początku naszej rozmowy wspomniał doktor, że nie tylko guzy, ale też torbiele mogą pojawić się w piersiach. Czy torbiele są złośliwe? Większa ilość torbieli, prawie wszystkie, są to torbiele proste, które zawierają płyn. I wtedy możemy powiedzieć, są torbiele jako używane w nazewnictwie guzy łagodne. Oczywiście zdarza się jakiś znikomy procent, że torbiele mogą posiadać wewnątrz mikrozwapnienia bądź inne znamiona cech złośliwości, ale te przykłady są naprawdę kilkuprocentowe w ogólnej skali wykrywania nowotworów piersi. A co w przypadku, gdy w samobadaniu wyczułyśmy u siebie guza? Jaka powinna być kolejność? Co powinniśmy wtedy zrobić? Jak postępować dalej? Należy udać się do gabinetu ultrasonograficznego, aby wykonać badanie ultrasonograficzne piersi. Jeżeli wyjdą torbiele, to lekarz zapewne zaleci badanie kontrolne,
po 6-12 miesiącach. Jeżeli natomiast wyjdą to guzy lite bądź widoczne mikrozwapnienia, należy wykonać badanie. Badaniem pozwalającym ocenić nam, czy jest to zmiana złośliwa bądź łagodna i potwierdzić w obrazie histopatologicznym, że są to komórki nowotworowe, a zarazem określić zawartość receptorów estrogenowych, progesteronowych czy HER2, jest badanie za pomocą biopsji gruboigłowej, które wykonuje lekarz pod kontrolą USG. Dopiero wtedy, po otrzymaniu tego wyniku i jeżeli stwierdzamy komórki nowotworowe i typ raka, podejmujemy decyzję o leczeniu chirurgicznym bądź wcześniej leczeniu chemioterapią, bądź leczeniu radioterapią, bądź hormonoterapią w zależności od wieku. No właśnie chciałam zapytać o te szczegóły metod leczenia, bo wiele pacjentek, słysząc diagnozę rak piersi, ma wizję chemioterapii, mastektomii, ale czy zawsze tak jest? Czy to jest konieczne? W dzisiejszych czasach dążymy do ograniczenia działania chirurgicznego i do wykonywania mastektomii, czyli całkowitego usunięcia gruczołu piersiowego. Bardzo modne i zalecane są operacje polegające na oszczędzającym leczeniu piersi, a więc wycięciu guza wraz z odpowiednim i równocześnie wykonywaną biopsją węzła wartowniczego w celu stwierdzenia, czy są przerzuty węzła chłodnych, czy nie. Operacja taka jest operacją rutynową, wykonywaną w odpowiednich ośrodkach i powoduje, że ten uraz okaleczający pierś jest mniejszy. Pierś zostaje, jest nieznacznie tylko zmniejszona, pozostaje blizna na piersi i blizna w dole pachowym. Na zakończenie zapytam, czy tylko panie chorują na nowotwór piersi, czy może również ta choroba dotknąć mężczyzn? Oczywiście nie tylko panie chorują. Jeden przypadek, 1% na 100% wykrywanych nowotworów piersi stanowią mężczyźni i należy o tym pamiętać. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że sam wykryłem około w ostatnim okresie 5 przypadków nowotworu piersi u mężczyzn. Także mężczyźni również niech pamiętają, że ten nowotwór występuje także u mężczyzn, nie tylko u kobiet.